23 stycznia 1981 roku. No pamiętam to jakby tym bardziej, że akurat pożar wybuchł tuż nad aulą. W tej auli jeszcze profesor Majer urzędował. I tegoż 23 stycznia akurat pan profesor wystawiał oceny, bo się semestr kończył. No i ktoś z nas zauważył, że z takich otworów wlotowych pod sufitem zaczyna się sączyć dym. Myślałem, że już jest pusto w tym, ale wszedłem jeszcze do auli. Patrzę, Majer sobie siedzi przy zabiórkiem, młodzież tam zdaje jakieś tam swoje relacje z wychowania muzycznego. No a tu już dym pełno. Jakiś to wzbudziło niepokój, ale ponieważ tam jacyś pracownicy pracowali na strychu, jakieś były roboty chyba w szkole, to się wydawało, że to wszystko jest pod kontrolą, nikt nie wierzył, także to na poważnie szkoła się może palić. I w końcu ktoś mówi, ale popatrzcie, to się chyba coś pali, no też tego dymu jest coraz więcej, trzeba pójść i powiedzieć profesorowi, ale ponieważ jako się rzekło, myśmy tam wcześniej różne też numery robili, więc każdy się bał, żeby podejść do tego profesora i mu przeszkodzić. No w końcu któryś z kolegów to zrobił, wchodzi na scenę i mówi, panie profesorze, przepraszam, ale tu się chyba coś pali. Profesor Majer na to, ja cię palnę zaraz, jak ja cię palnę, to ty zobaczysz. Ale wszedłem jeszcze do auli, patrzę, Majer sobie siedzi przy zabiórkiem, on mnie pyta, kto to tam, liście ktoś pali czy coś. Nie orientował się, że już należy wychodzić. No więc dopiero jak inny nauczyciel wszedł na tą lekcję i tubalnym głosem obwieścił, że pożar i że mamy się ewakuować, no zaczęliśmy wychodzić, ale to jest nie do uwierzenia, ale tak to zapamiętałem. Myśmy do końca jakby nie mieli świadomości, że to jest naprawdę groźne. Bez żadnej paniki, bez niczego zaczęliśmy jakoś tam pakować swoje rzeczy. Wychodzimy jeszcze w drzwiach auli, któryś z kolegów tak się odwrócił. Popatrzyliśmy jeszcze na ten dym pod sufitem i nareszcie ktoś ta przeklęta Buda podpolił. Ja przyszłam, zostałam zawiadomiona o pożarze, ponieważ ja pracowałam w Wydziale Oświaty i byłam odpowiedzialna za lice. Przybiegłam tutaj, już płonął dach szkoły. Były jednostki straży pożarnej, przyjeżdżały nowe, coraz to nowe jednostki. Płonął cały dach, nie było wody. I ta tragiczna bezradność jakaś, która zapanowała, była przerażająca. Straż to, co miała z sobą jakby, no to wykorzystała od razu, natomiast później był problem z wodą i patrzyliśmy wszyscy bezradnie, jak ten pożar postępuje, właściwie cały dach od strony ulicy Chrobrego, potem aż po Kościuszki. To, że nie było wody, okazało się niezłe, powiem, w tej tragicznej sytuacji, ponieważ to był styczeń. I gdyby za dużo wody nalano na budynek szkolny, mogło dojść do rozsadzenia ścian. A tak w zasadzie spłonął dach tej szkoły. Oczywiście później zaczęto gasić pożar, woda doszła, ale nie było to, budynek nie był zalany. I dlatego odbudowa tej szkoły mogła tak przebiegać w miarę dobrze. Ona powstała w tej samej bryle, ale troszkę inna. Udało się podwyższyć budynek, żeby wykorzystać później kolejne piętro na zajęcia, na salę. Pani dyrektor Edyta Korepta w ciągu bardzo krótkiego czasu tą szkołę postawiła na nogi tak naprawdę. Kiedy zdawałem maturę, to już to wszystko wyglądało w szkole inaczej. W 1983 roku jestem absolwentem z tego rocznika, a kiedy po 6 latach potem wróciłem jako młody nauczyciel, no to właściwie nie mogłem uwierzyć, że to jest ta sama szkoła. No a po pożarze, jak już spłonęło, to ten dach spłonął, to tak wyglądał budynek szkoły bez dachu. Myśmy wtedy pracowali na drugą zmianę u Frycza. Tam nam wypożyczono w pomieszczenia. Myśmy mieli takie poczucie wdzięczności za gościnę, tak? Natomiast też korespondowaliśmy ze sobą, z uczniami tamtej szkoły i to na stolikach najczęściej jakieś takie się pojawiały
hasła, ale może nie będę ich cytował tutaj. No było różnie, natomiast ja myślę, że jednak dominowały, tak jak i teraz, jakieś pozytywne uczucia.